Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Dzisiaj dosyć późno, wprawdzie nagrywam odcinek, ale witam Was w Farmingu Simulatorze 17, czyli w FS17, LS17, Farming Simulator 2017. Jesteśmy na mapie Don Diego Map LS17. I dzisiaj, moi drodzy, widzicie tutaj pole numer 28, na polu numer 28 mamy trawę. Dzisiaj, moi drodzy, jestem w dosyć nietypowym składzie i też w dosyć nietypowym rozmieszczeniu sprzętu. Otóż, moi drodzy, dzisiaj znowu trafił do mnie kolejny komputer. Złożyłem go dopiero wczoraj. Dzisiaj go, moi drodzy, testuję. Więc może być słychać wiatraki, ponieważ tamten komputer dosyć głośny, tam się coś instaluje, słuchajcie. A to jest komputer, który pójdzie prawdopodobnie na handel. Taki komputer, słuchajcie, dosyć stary. Jutro jeszcze mnie czeka, słuchajcie, bo dzisiaj już nie mam na to czasu. Czeka mnie jeszcze na sprawdzenie gniazda PCI E, czyli tego od grafiki PC Express. Czy jest sprawne, muszę sprawdzić, słuchajcie, czy ono będzie ok, ale do tego muszę wykręcić moją własną kartę graficzną z mojego stacjonarnego, ponieważ niestety karta, którą mam, GeForce'a, obrazu mi nie podaje. Prawdopodobnie podejrzewam, bo w tym komputerze jest płyta główna, która jest z mojego starego komputera, podejrzewam, że leżała ładnych parę lat, bo leżała chyba z 5 albo 6 lat w kartonie. Więc podejrzewam, że ta płyta jest po prostu walnięta. No, sprawdziłem gniazda PCI, ale to już Wam, słuchajcie, opowiem później po drodze, co z tym komputerem się działo. A teraz tylko tak mówię, że, moi drodzy, może być słychać wiatraki. Pracujące wiatraki, ponieważ, moi drodzy, niestety, ale no ja muszę ten komputer zrobić, a muszę go zrobić do poniedziałku. Więc, moi drodzy, jest piątek dzisiaj. Moi drodzy, piątek, 8 września, moi drodzy, czyli już co niektórzy chodzą do szkoły. Studenci jeszcze mają wolne. Wiem, że studenci mają chyba do października wolne, ale musiałbym się znajomej zapytać. Ja nie studiowałem, to nie wiem, słuchajcie. Ja byłem tylko na jako technik miałem studium zaoczne studium miałem. Także, moi drodzy, no niestety, ale co jak co, ja po prostu w tej tak nie zaznałem tej tak zwanej dobroci studenckiej, nazwijmy to tak, czyli tego, jak to się mówi, życie jako student normalnie na kampusie i tak dalej. Ale dobra, mniejsza o moje prywatne rzeczy, słuchajcie, my dzisiaj będziemy krążyć wokół pola numer 29, moi drodzy, i będziemy kosić trawę na kiszonkę. Tyle ile zbierzemy, słuchajcie, planuję wywieźć dzisiaj dwie pełne przyczepy kiszonki, to wszystko od razu do fermentera poleci, tak żebyśmy, moi drodzy, mieli już od razu gotową kiszonkę dla naszych krów na zapas, żeby tego nie brakło, słuchajcie, to będziemy się z tym bawić. A dzisiaj, moi drodzy, mamy taki dosyć nietypowy zestaw. Dzisiaj, moi drodzy, jestem w mojej skaniuli. Bardzo polubiłem skania z modułem IT Runner. Powiem Wam, naprawdę fajna sprawa. Przede mną stoi mój New Holland FR 850. Nim będziemy, moi drodzy, kosić. Jak widzicie, no, wygląda tak, jakby headera przed nim nie było. A headera, moi drodzy, nie ma, ponieważ header, moi drodzy, jest na przyczepie. Leży tutaj, słuchajcie, niestety jest to przyczepa z dodatku IT Runner, ja sobie oświecę, jak widzicie, przyczepa z dodatku IT Runner, niestety łańcuchy działają tylko na produkty, a nie na przystawki do na przykład kombajnów czy do innych rzeczy. No trochę lipa, bo niby pasy są założone, ale nie opletują narzędzi do maszyn, tak. Trochę tutaj jest lipa. Tu mamy, moi drodzy, kontener 5 albo 8 tonowy, także spokojnie, moi drodzy, na kiszonkę nam wystarczy. A tu, jak widzicie, mój IT Runner, ale najpierw musimy się na to pole dostać. Jak widzicie, ja już sobie wyszedłem ze skani. W skani, moi drodzy, mamy zatrudnionego pracownika. Jakaś ładna pani nam się pojawiła.
i ona za nami pojedzie na pole numer 9, numer 29. Dobra, to ja wskakuję, moi drodzy, do naszej skaniuli i wam co nieco opowiem na temat tego kompa, którego moi drodzy, dzisiaj skończyłem składać, także jestem jestem właśnie już po składaniu właśnie tego sprzętu i jestem w trakcie jego testowania. Także moi drodzy, jeśli chodzi o komputer, to moi drodzy, tam jest oczywiście Core Duo procesor 2 GHz, 2 GB RAM-u DDR, trójka oczywiście, grafika zintegrowana. Wsadziłem tam też kartę telewizyjną, co by sprawdzić gniazda PC i słuchajcie. No i oczywiście dysk 500 giga, ale dysk jest tylko do testów, ponieważ ten komputer prawdopodobnie dostanie mój kumpel i albo go sprzeda, albo będzie go używał. To już zostawiam, słuchajcie, w jego gestii, co on zamierza z tym komputerem zrobić. Ja generalnie, tak jak wam mówiłem, ja tego komputera w ogóle nie potrzebuję. Także mogę go spokojnie koledze oddać. Natomiast dysk jest mi potrzebny do testów, tak? Do testów, moi drodzy, ponieważ będę testował oczywiście nasz. Czekajcie, bo coś nie mogę z niego. Aha, teraz. Nie mogłem coś wyjść ze sprzętu. Dobra, i teraz moi drodzy, zjedźmy z drogi naszą skanią. Ja sobie od razu wskoczę. Słuchajcie, wyłączymy zatrudnionego pracownika, który nam, a raczej panią pracownik. Teraz tu sobie, moi drodzy, odjedziemy. Ja sobie od razu tutaj zostawię naszą przystawkę. O, teraz moi drodzy, myślę, że możemy naszą przystawkę zdjąć. Czekajcie. Co do muzyki, moi drodzy, żeby nie było, muzykę, moi drodzy, dzisiaj mamy Radio Pop. Radio Pop, które jest wbudowane w grę, także moi drodzy, jeżeli ktoś miałby pretensje do mnie, jeśli chodzi o utwory, które grają dla nas dzisiaj, to moi drodzy, tak jak mówię, one są wbudowane w grę, więc ja mogę co najwyżej wyłączyć to radio, ale powiem wam szczerze, wolę tą muzykę zostawić. Myślę, że tam tuba nie będzie się rzucać do radia, które jest, jakby nie było, wbudowane w grę. Także moi drodzy, sprawę, jeśli chodzi o kwestię właśnie radia, to tak, moi drodzy, to wygląda. Tu sobie mój sprzęt do kruszenia kiszonki zostawię. I teraz, moi drodzy, pewnie zastanawiacie się, po co przetargałem ciężarówkę z IT Runnerką, z przyczepą IT Runner. Otóż, moi drodzy, przyczepa IT Runner nam się przyda. Nie będziemy, moi drodzy, bo jeszcze mógłbym zatrudnić pracownika, który by ze mną jeździł, słuchajcie, ale generalnie rzecz biorąc, ja to mam zamiar zrobić inaczej. Plan jest taki, moi drodzy, mianowicie, że dzisiaj będziemy, ja sobie oczywiście tutaj, czekajcie, zjadę naszą skanią w dół. Musimy poprzepinać te wszystkie nasze pierdółki. Więc ja sobie zrobię tak, o, tak sobie zrobię. Okej. Dobra, zdejmiemy to, czekajcie, i przepniemy. Platformę załadowczą wrzucę na ciężarówkę, natomiast na przyczepę IT Runner wrzucę kontener. Co bym nie musiał, słuchajcie, co chwilę przepinać, ale ja sobie może inaczej zrobimy, czekajcie. Zaraz to zrobimy jeszcze inaczej. Dobra, czekajcie. Żeby tak to ogarnąć trochę bardziej kumato, bo jak na razie, jak widzicie, wyszedł z tego niezły bałagan.
To ja sobie tutaj drogę zjadę, słuchajcie, zjadę sobie naszą ciężarówką tutaj. I teraz tak, zrobimy tak, ja sobie tu pod drzewem zostawię ten kontener, a czy ten, to co mamy, tą naszą platformę załadowczą. Ja jej też, że widzieliście, moi drodzy, jak sprzedawałem drewno w startaku, co testowałem mapę. Dzisiaj, moi drodzy, ja nie wiem, to zależy od was, możecie sobie to sami możecie skomentować, jeśli chodzi o to, czy dla was jest to pełna seria, czy też raczej nie. To zostawiam, słuchajcie, dla was. O, coś mi się tutaj wysypało, czekajcie. Jak widzicie, coś nie chce prądzić. Z jakiegoś powodu coś się wysypało. Ja spróbuję to manualnie podłączyć. Tylko spróbujemy podjechać trochę bliżej. Czekajcie, 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 bo tutaj właśnie jak podłączam tą platformę załadowczą, słuchajcie, do tej IT-runnerki, to właśnie jakieś dziwne cuda się dzieją. Ja nie wiem dokładnie, co tu się odwaliło. Nie wiem, co tu się odwaliło, natomiast generalnie rzecz biorąc, jak widzicie, coś nie mogę. Dobra, zrobimy tak. Ja sobie teraz ten kontener odłączę. To wtedy nasza przyczepa powinna pójść do góry. Czekajcie, bo tu jest on. Dobra, tu sobie. Dobra, jest. I teraz powinno nam się obrócić, jak kontenerem odjadę. Jak z kontenerem odjadę, powinno nam spaść na dół, bo widzicie, oparła się teraz przyczepa o kontener załadunkowy z ciężarówki. Dobra, podjedziemy sobie, słuchajcie, tutaj. O, tu może go tak, o. Czekajcie, czekajcie. Aha, bo muszę najpierw. Dobra. I za chwilę odłączymy ten kontener. Dobra. Powiem wam szczerze, że coś tu jakby nie prądziło. Może trzeba było tą IT-runnerkę nie z modyfikacji, słuchajcie. Tylko wziąć ją po prostu jakby z gry, z DLC, tak? Moi drodzy, czyli tą podstawową IT-runnerkę. Ja wziąłem taką właśnie z modyfikacji, słuchajcie, i może dlatego mi to nie prądzi tak, jak powinno. Być może tu gdzieś jest jakiś problem. Ja wam nie powiem dokładnie, co się stało, natomiast generalnie rzecz ujmując, coś tutaj nam nie do końca zaprądziło. No ale wiecie, moi drodzy, ja gram głównie w 15, więc tutaj farmić 17 to dla mnie troszeczkę dalej jednak jest, można powiedzieć, może nie tyle czarna magia, co, słuchajcie, nie tyle może czarna magia, co, no jednak, wiecie, granie w farminga 17, a granie w farminga 15, no jest jednak jakaś różnica, tak? No, dobra. Wracając do tematu, czyli wracając do kwestii tego sprzętu, bo tak trochę już wiecie, nie dokończyłem, nie? To sprawa wygląda tak, że z tym sprzętem, moi drodzy, to tak, no to było od tego, że zaczęło się w ogóle od tego, że o, jak się przeprowadzałem, większość z was już wie, że od około miesiąca jestem na no miesiąc, dwa jakoś tak, jestem na nowej chacie i generalnie rzecz ujmując, no przeprowadziłem się i ogarniałem przez większość czasu własną chałupę, tak co by nie było wtopy, że no wiecie, że mieszkanie nie ogarnie, że mieszkam, no wiecie, że mieszkam, no
z rodzicami dalej i tak dalej, tak? Dobra, teraz moi drodzy, podłączymy kontener. Ja sobie od razu ustawię tego hakowca. Powiem wam szczerze, że mnie w farmingu 15 bardzo brakuje tej skani. Bardzo mi brakuje tej skani w 15, bo jakbym ją miał na górę lat, powiem wam szczerze, to byłaby naprawdę fajna sprawa, że jakby nie musiał, wiecie, kombinować. Nie musiałbym kombinować, nie musiałbym jakichś dziwnych rzeczy odwalać. A tak niestety trzeba sobie radzić jak się tylko da. Dobra. To tak, skanie tutaj zostawimy, słuchajcie, skanie tutaj zostawimy. Niech ona sobie tutaj chodzi. Wyłączymy światła, zostawię tylko koguty, słuchajcie, żeby... Albo dobra, kokuciki też wyłączymy. Albo niech są, bo wiecie, moi drodzy, gramy dzisiaj w nocnym klimacie, czyli w sumie tak samo jak jest u mnie za oknem. I teraz, moi drodzy, mamy podłączoną pod naszą kotka szarkę, mamy podłączone rzecz jasna już naszą żniwiarkę, czyli urządzeniem, które będziemy kosić. Teraz musimy jeszcze, moi drodzy, podłączyć, czekajcie, tylko włączę ten. Kamera, no co jest, aha, o to chodziło, dobra, ogarnąłem, włączymy sobie tylne oświetlenie i teraz, moi drodzy, podjedziemy sobie pod tamtą przyczepę, pod IT runnerkę, która jest tutaj, o, jak widzicie, sobie tutaj od razu wyjadę do tyłu, właśnie po to wybrałem IT runnerkę, ja też zresztą ją testowałem, słuchajcie, wcześniej ją testowałem, jeśli chodzi o kwestię, czy będzie działać z tą naszą podkaszarką. Niestety w 15 tego nie sprawdziłem, ale znając prymitywność w stosunku do 17, naszej właśnie no, tej IT runnerki, która jest w dodatku DLC IT runner dla farminga, tak, jeśli chodzi o 15, to nie zdziwiłbym się, gdyby się nie dało podłączyć, tak. Dobra, teraz sobie tu od razu podjedziemy, słuchajcie, podjedziemy sobie od razu pod nasze pole. No tak specjalnie zostało zrobione, jak jest, żeby tutaj, żebym ja wiedział, gdzie było stare pole, w razie czego jakbym miał ochotę przeorać te trawy. Czekajcie, teraz tak, muszę się przełączyć na, o jest, i teraz tak, otwórz, rozłóż rurę, dobra, no i moi drodzy, co, no nic nam nie zostaje, tylko wziąć się do pracy. Generalnie, tak jak mówię, celem tego jest to, żebyśmy jak najszybciej wykonali naszą pracę. Ponieważ wiem, że z kiszonkę można robić z trawy, moi drodzy, dlatego nie mając tutaj zasianej kukurydzy, bo nie mam zasianej aktualnie kukurydzy, to, moi drodzy, uznałem, że trawa będzie najlepszym budulcem. Czekajcie, wycofamy, bo tam pociąg jechał. Dobra. I teraz sobie tutaj od razu przejadę. Czekajcie, tutaj ten kawałek. Tak, co by tutaj od razu. O. Także jak widzicie, całkiem nieźle idzie. Natomiast co do tego mojego komputera, to tak jak mówię, moi drodzy, no, chodzi, jest fajnie, no, aczkolwiek tak jak mówię, na razie czekam jeszcze sprawdzenie gniazda na grafikę,
Będę musiał zobaczyć, moi drodzy, czy mi widzi grafikę, czy też będzie chciał jakiś, nie wiem, odstawić mi cyrki, że nie wiem, może grafika nie taka, może grafika jest uszkodzona, może gniazdo jest uszkodzone, nie wiem, moi drodzy, ale że płyta główna pochodzi z poburzowego sprzętu, to powiem wam szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby się okazało, że oczywiście, gdyby się okazało, że nasza karta graficzna, której użyłem, znaczy, że rozumiecie, nie? Skoro komputer był poburzowy, to bardzo prawdopodobne, że po prostu gniazdo będzie spalone, tak? No, ale żeby to zrobić, słuchajcie, ja muszę rozebrać moją stacjonarkę, czyli tą, na którą dla was dzisiaj nagrywam odcinek, a robię to specjalnie dzisiaj, ponieważ moi drodzy, tak jak mówię, chciałbym, żebyście go już w sobotę rano mieli, bo on się będzie w nockę wrzucał, a on się będzie do rana wrzucał, także chciałbym, żebyście, moi drodzy, mieli ten odcinek na jutro rano, żebyście już mogli sobie oglądać właśnie, jak ja sobie tutaj pracuję na farmingu na mapie Don Diego i jak przygotowuję właśnie kiszonkę, którą wykorzystam dla krów, moi drodzy, ponieważ tak jak mówię, ona będzie dla krów. Kupiłem też, zacząłem pamiętać, ci co oglądali pewnie moje odcinki poprzednie, czyli odcinki, które były, moi drodzy, w farmingu 17, w którym to ostatnio, moi drodzy, kupiłem świnie i przez przypadek, chcąc kupować krowy, kupiłem 10 świń. Moi drodzy, to zapewne zauważyliście, że no, że będę potrzebował właśnie dość duży zapas kiszonki, tak? I tu nie chodzi o kiszonkę na handel, bo handlować kiszonką, moi drodzy, nie zamierzam. Natomiast potrzebuję dość duży zapas kiszonki, żeby krową go przygotować, tak? Powiem wam szczerze, że szkoda, że nie wymyślili takiego urządzenia na potrzeby właśnie farminga. O, tu widzę, błąd jest na mapie. Nie wiem, czy zauważyliście, ale samochód z ruchu AI przeniknął przez pociąg, tak? I tu jest błąd, że nie ma kolizjonów na mapie, które... Ja to zauważyłem, że to jest. To jest na mapie Górale. Pamiętam, że to wykrył właśnie twórca mapy Górale dla farminga 17. Jak się bawił właśnie z obsługą tego LocoDrive'a, bo to jest mod na LocoDrive, który pozwala nam na to, żeby pociągi nam jeździły w momencie, kiedy my sobie gramy, tak? No to, moi drodzy, on właśnie odkrył, tutaj pozdrowienia w sumie dla Rafika. Odkrył właśnie kwestię związaną z tym, że pojazdy z ruchu AI przenikają przez jadący pociąg, tak? Że nie ma tej koordynacji. To jest tak, jak ja to tak złośliwie, słuchajcie, skomentuję ten błąd. Tak to pozwólcie, że skomentuję dosyć złośliwie. To jest tak, jak nie wie oko, co robi jego ręka, co robi ręka. Tak bym to skomentował, ten błąd. No ale cóż. Nam graczom zostaje tylko czekać na to, aż któryś z moderów rozwiąże ten problem dla własnej mapy, albo odgórnie przygotują tak, że ten LocoDrive, nie wiem, może w którymś patchu zostanie dodany do gry po prostu jako płatny DLC.
Wybaczcie, ale trochę jestem zmęczony, bo powiem wam szczerze, dzisiaj mi ten dzień dał trochę w kość. Dzień dał mi trochę w kość, niestety. Powiem wam, że sprawa wygląda tak, że no, dał mi dzień w kość, ponieważ najpierw miałem wizytę u lekarza, a wiecie, sprawy zdrowotne. Byłem ostatnio po badaniach, nie, i takie tam. No, wiecie, ja jestem, jak to się mówi, jak oni no to mówią, meteopata, czyli osoba, która jest wrażliwa na zmiany ciśnienia, bo to głównie o to chodzi. No i trochę bolała mnie głowa, zresztą teraz mnie też trochę boli, ale to już tam, wiecie, moi drodzy, przyzwyczaiłem się już do tego, więc staram się normalnie na to nie reagować. Natomiast no, niestety tak to, moi drodzy, bywa czasami, że pewne rzeczy dają nam w kość. Dobra, teraz tu sobie pojedziemy, żeby zapełnić przyczepę. Pojedziemy sobie tu wzdłuż linii kolejowej. O, tu teraz sobie tu zjadę. Tu jeszcze skosimy też trochę. I tu widać, że musiałem coś próbować kosić, bo albo to taka tekstura po prostu. Wiecie, moi drodzy, ja nie piłem kawy dzisiaj, więc podejrzewam, że pewnie dlatego też ziewam. Miałem się napić kawy, ale słuchajcie, to tak jak wczoraj, moi drodzy, wczoraj bym zrobił niezłą głupotę. Dobra, zrobiłem, żeby nie było, że mówię jak wieśniak. Bez obrazu oczywiście dla osób, które są ze wsi. Tylko wieśniak językowy, o tak bym to nazwał. Oho. Pokazało, że mam 80%. Dobra, czyli osiągnęliśmy, moi drodzy, 80% naszej przyczepy. Bo już mi zapikało, to znaczy, że... Mieliśmy zderzenie z pociągiem. Ale nas wyrzuciło, słuchajcie. Ale nas wyrzuciło. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się wyjechać, słuchajcie, bezpośrednio, bezpiecznie na drogę. Dobra, pojedziemy tu jeszcze raz. A specjalnie jadę po tym skoszonem, żeby trafić na to miejsce, w którym skończyliśmy koszenie. Dobra. I teraz sobie tutaj zjedziemy. O, jest, tu jest następna część. Jesteśmy blisko torów. Tutaj niestety pociągi dość szybko jeżdżą, także moi drodzy, no tutaj z tego kwestia wynika. Dobra, ja sobie teraz tu nawrócę. Czekajcie, bo coś mi nie chce trącić, tak jakbym gdzieś przywalił. Dobra, no to w takim razie pojedziemy do przodu, bo nie chcę zmieniać kamery, słuchajcie, bo to o to chodzi. Co? Do wody? Padłem do wody? Ty no nie żartuj. Dobra. Jakoś się wymiksowałem. Dobra, słuchajcie, to teraz, moi drodzy, jako że już mamy... Ile się nam nazbiera, tyle, żeby była cała jedna przyczepa. To sobie tutaj jeszcze, o, tu zjedziemy. Tu nie było koszone. Tak, żeby, moi drodzy, napełnić przyczepę. Za chwilę, moi drodzy, wrócimy do pola numer 29. Jestem gdzieś tutaj obok tego pola, także myślę, że za chwilę, moi drodzy, trafimy na pole. No ale tak jak mówię, zdążyliście zobaczyć, że oczywiście zdążyłem zlamić. No ale
Z drugiej strony, moi drodzy, dla was jest to, myślę, ciekawym doświadczeniem. I mam nadzieję, że będziecie mieć z tego ubaw tak samo jak ja. Czyli, że zdążyłem zlamić. No ale z drugiej strony, czym by nie był odcinek bez zlamienia, tak? Zobaczmy, ile mamy tego na przyczepie. Trawa 47 tysięcy 99%, czyli jeszcze troszkę i będziemy mieć pełną przyczepę. Już mi tutaj oczywiście zapikało. Czekajcie, sobie tutaj od razu zjadę. Tam jak mi się jeszcze trochę dosypie, to mi się nic nie stanie, myślę. Dobra, zobaczmy, ile mamy tego. Powiem wam szczerze, nie polecam wam hamburgerów. Hamburgerów na zimno. Zamówiłem hamburgera i powiem wam szczerze, coś mi siedzi na żołądku. I tak coś czuję, że skończy się znowu nocką w kiblu. Ale dobra, mniejsza o mnie, mniejsza o moje, że tak powiem, perturbacje zdrowotne. To sobie, moi drodzy, darujmy. Dobra, tu sobie zjadę na tym już w połowie skoszony trawnik. Tu go zostawimy. Zobaczcie sobie, jakie fajne niebo. Nie sądziłem, że w farmingu, bo nawet w 15 tego nie było. To są chyba zalety tego nowego DirectX-a. Zobaczcie sobie, jakie fajne niebo, rozgwieżdżone, tam gdzieś chmury w oddali. Bardzo ładnie to wygląda, jak na nocną teksturę, właśnie dlatego zdecydowałem się na nagrywanie odcinka w nocy. Choć powiem wam szczerze, nagrywanie odcinka nocnego, czyli odcinka, w którym jakby nie patrzeć, mamy... który mamy nagrywany na zasadzie tak jak mamy teraz, czyli mamy noc. Moi drodzy, powiem wam szczerze, w 15 takie numery nie byłyby możliwe dla mnie, ponieważ jak dobrze wiecie, ja to też już wiele razy mówiłem, w farmingu 15 jest problem ze światłami. I jak w nocy się zmienia otoczenie, moi drodzy, to FPS-y niestety tu i ówdzie spadają. Także to jest dosyć, można powiedzieć, że dość popularny problem. Dobra, teraz, moi drodzy, jako że jeszcze będziemy kosić, tu już mamy prawie skoszone, zostało nam tam jeszcze jakiś kawałek, no to pojedziemy teraz wypróżnić naszą przyczepę. Dobra, ja sobie tylne oświetlenie wyłączę. Było nam potrzebne tylko do podłączenia przyczepy. Że mogłem trochę bardziej dociągnąć, to bym został na tym prawym pasie. Powiem wam szczerze, że
Jeszcze nie jestem zdecydowany, jaka będzie mapa. Czy będzie to właśnie Don Diego, czy mapa, którą ostatnio widziałem na jednym z wjazdów na farmę. Wam widziałem taką fajną mapę, też niestety o zgrozo niemiecką, ale robioną przez Polaka. I powiem wam szczerze, że jak ją zobaczyłem, fakt, jest tam kilka rzeczy, które wizualnie mi nie leżą. Natomiast rzecz ujmując, no, znaczy wizualnie, powiem wam szczerze, nie podoba mi się gospodarstwo. To, że ono jest nieogrodzone, to mi się nie podoba. Wygląda jakby kupa terenu, słuchajcie. O, czekajcie. Jesteśmy i teraz, moi drodzy, robimy wyładunek. Zobaczymy, bo tu gdzieś były komputery. Te tablice, słuchajcie, informacyjne. Nie, może to się już wysypało. Czy może rozładunek było? Nie no, pisze, że wysypało, no to... $47,500. $47,000? Czekajcie, aż muszę sprawdzić, ile tam tego wchodzi do tej przyczepy. Czekajcie, aż muszę sprawdzić. Sprawdźmy to. Może nie tu, tylko pójdę przez... A byłem pewien, że to jest cholera 48, nie? To jest ta. Zobaczmy. O, 48 tysięcy litrów. Czyli nie była pełna. Mogłem jeszcze dosypać, słuchajcie. No dobra, trudno. Słuchajcie, trudno. Mówi się trudno. Wracamy na w okolice pola numer 40. Pola numer 28. I moi 29. I moi drodzy, wracamy do wykonywania pracy. Tutaj oczywiście nasz mieszalnik do paszy nam się włączył. Za chwilę go pokażę, tylko moi drodzy, my sobie tutaj nakręcimy od strony tutaj wysypu. Zjedziemy sobie tutaj tędy i zaraz wam pokażę ten mieszalnik, jak on wygląda, słuchajcie, bo to też jest fajna sprawa. Tego mi trochę brakuje w 15 farmingu. Mam już mieszalnik do paszy, natomiast brakuje mi właśnie urządzenia do kiszonki. No wprawdzie są pryzmy, ale powiem wam szczerze, wolałbym taką fabrykę. Dobra, czekajcie, bo trochę za daleko zaszedłem, jeśli chodzi o kamerę. Dobra, tu mamy mój nasz komputer. Jeszcze sobie włączę hudy. I teraz tak, moi drodzy, tak jak to wygląda. Czekajcie, ja sobie tylko mikrofon trochę inaczej postawię. Może dam go tak, o. Tak go dam, czy on będzie w dół. Słuchajcie, w dół go dam, o tak. Żeby się tutaj stelaż opierał, więc lekko mogło puknąć. Dobra, co mamy na hudach? Na hudach, moi drodzy, mamy... Oczywiście mamy resurs, czyli źródło. 47 500. Raptem to jest 15%. Silacz na razie się dopiero produkuje. Także możemy spokojnie jeszcze te kiszonki dość sporo dać. I teraz tutaj widzicie, mamy taki monitor, gdzie pisze Fermenter. To chyba z niemiecka, czyli z niemieckiego. No i mamy tutaj tak. To po pierwsze, to jest nasz oczywiście resurs, czyli ile mamy plewów na kiszonkę, tak? Czy to jest kiszonka z trawy, moi drodzy, czy to będzie siana, czy to będzie kiszonka z kukurydzy, moi drodzy.
I teraz tutaj mamy, widzicie, nad cyfrą mamy trzy oznaczenia. Pierwszy to jest chyba trawa, drugie to jest chyba siano, albo odwrotnie, nie, zaraz. Trawa jest po lewej chyba, po prawej mamy, jako ostatnie, mamy w tej kolumnie, moi drodzy, mamy chyba siano. A po środku mamy oznakę kiszy kukurydzy. Teraz mamy tak. Tu mamy w środkowej tabeli mamy status, czyli nam pracuje. A po prawej stronie mamy silage, czyli ile mamy wytworzone już kiszonki. Jest logo kiszonki i mamy podaną pod spodem liczbę. Tak wygląda, moi drodzy, ten fermenter. Na razie, moi drodzy, będziemy sobie czekać, aż nam się to wykona. A my w międzyczasie, moi drodzy, wracamy z powrotem na pole. Ten fermenter będzie sobie, moi drodzy, pracować. Tu jeszcze wam pokażę po drodze. To jest ten sam, tylko w innej teksturze mi się wydaje. Mix Master, tak mi się wydaje. On się jakoś inaczej nazywa w 17, bo to jest in the mod. Ale zobaczcie, co tu mamy. Mamy silage. Mamy trawę i mamy słomę. Dobra, tak to wygląda, moi drodzy. To on też ma swój monitor. W tym momencie niestety nie pracuje, ponieważ jak widzicie, podejdziemy sobie bliżej. O, teraz nam się pojawiły informacje. I teraz tak, co tu mamy? Straw 100%, grass, break grass, czyli słoma i siano, trawa i siano 6%, silage 0%, tak? No, także tak to wygląda, jeśli chodzi, moi drodzy, o mieszalnik do paszy i fermenter na kiszonkę. Oczywiście nas jeszcze czeka nas oczywiście przygotowanie trawy, ale na razie, moi drodzy, trawę, żeby zrobić trawę, to ja muszę zainwestować w kosiarki, bo jak widzicie, zostało mi 259 tysięcy i, moi drodzy, chciałbym dobić najpierw do 350 tysięcy, tak abym miał 100 tysięcy na oczywiście zrobienie tej trawy, tak? Znaczy, powiem wam tak, w magazynach mam trochę trawy, także nie jest źle, słuchajcie. Mam trochę trawy w magazynach. Nie powiem wam teraz ile, ale sprawdźmy sobie na chudach. Macie, będę trochę pociągał nosem, ponieważ tak jak mówię, zaczyna mnie męczyć też już trochę alergia, trochę bojeje, a żeby zamknąć okno, musiałbym, moi drodzy, wstać. Zobaczmy sobie słoma, kiszonki nie mamy, bo kiszonka jest zużyta, jeszcze się będzie produkować. Czekajcie, co to jest, chyba trawa albo plewy, muszę zobaczyć, bo nie ogarniam. Aj, przesunąłem o jedną zakładkę, czekajcie. Tak, mamy trochę plewów, mamy trochę kiszonki, trochę trawy, trochę słomy mamy, bo to jest chyba słoma. Powiem wam szczerze, że nie rozróżniam tych symboli. Jeśli o mnie chodzi, ja niestety tych symboli nie rozróżniam. Tam mi się, słuchajcie, siatka przewróciła, mam taką siatkę. Ja sobie tą siatkę, słuchajcie, ogarnę. Tam są różne dziwne rzeczy w tej siatce i ona się pod wpływem wiatru przewróciła. Więc na razie nie będę tam jej ruszał. No ale dobra, mniejsza o takie pierdoły. Dobra. Jak widzicie, trochę trawy mam, trochę kiszonki też mam. Znaczy, kiszonki nie mam, ale mam trochę właśnie jakichś takich plewów, nie plewów. To mam, to, moi drodzy, nie jest tak źle. Czekajcie, zobaczmy sobie obornik. Aha, obornika nie mam, bo obornik nie został zużyty.
Powiem wam szczerze, że widziałem moda, bo tu jest fajny mod właśnie na te multisilosy, czyli na to, że w silosach mogę trzymać wszystko. Zaczynając od upraw podstawowych z mapy, od upraw wbudowanych w mapę, bo to miałem na myśli, czyli uprawy podstawowe z gry, uprawy wbudowane w mapę, czyli zdefiniowane w mapie, po właśnie takie rzeczy jak trawa, siano, słoma. Powiem wam szczerze, że znalazłem moda do 15, który to dodaje. Natomiast niestety właśnie ten mod mi nie działa. W 15 mi nie działa. Znaczy, działa tylko z mapami, które nie mają rozdzielonych gospodarstw. Czyli nie mają rozdzielonych silosów. Bo w 15 były takie... Dobra, jedziemy dalej. W 15 była taka modyfikacja, nie wiem na jakiej zasadzie to się odbywało, nie wiem na jakiej zasadzie to zostało wprowadzone do 15. Natomiast ta modyfikacja, moi drodzy, dawała nam możliwość przypisania do obiektu na mapie obiektu silos przypisania jakby rozdzielnego kąta, czyli tak jak mamy tutaj huby w 17 farmingu mamy huby te przeładowcze, to właśnie ta modyfikacja dodawała tą możliwość, że obiekty mapy, czyli obiekty, na których była albo w których była jakby to nazwać. No wiecie o co chodzi, że mamy taką możliwość po prostu przypisania po prostu do danego silosu, że to co do niego wsypiemy, bo szukałem cały czas, słuchajcie, jakiegoś sensownego wytłumaczenia, będzie widoczne tylko dla danego silosu, to znaczy, że gra będzie to sumować z innymi tego typu obiektami, natomiast będzie można wyciągnąć i wsypać dane, nazwijmy to, nie wiem, daną uprawę, która powiedzmy, nie wiem, czy to będzie pszenica, moi drodzy, czy to będzie jakakolwiek uprawa, która jest możliwa do zapisów, do wsypania do silosu, moi drodzy, to ta modyfikacja właśnie, bo jest zbudowane w mapę, będzie, moi drodzy, pozwalać na wyciągnięcie tej zawartości, ale tylko z tego obiektu, czyli nie będzie można wyciągnąć ich z na przykład, nie wiem, pszenicy czy jęczmienia wsypanego w ten obiekt, na przykład w innym silosie, w innym obiekcie. Domyślnie możemy zrobić tak, że teoretycznie w 15 było tak, że mogłeś w teorii postawić. Czekajcie, bo coś mi się tutaj pokiełbasiło. Ale się tu teraz popierniczyło, czekajcie, bo coś, muszę się skupić, słuchajcie, teraz na
maszynach, bo... O, jest. O to mi chodziło. Teraz muszę jakoś tu pod tą IT runnerkę podjechać. W każdym bądź razie ta modyfikacja po prostu rozdzielała silosy, mówiąc w skrócie. No ale niestety ból dupy tej modyfikacji był... Był taki, że użycie właśnie modyfikacji na rozszerzenie tych silosów o nowe uprawy powodowało to, że niestety, ale nie dało się do nich nic wsypać. Testowałem to na... miałem taki zapis, słuchajcie, zdecydowałem się go wreszcie usunąć z gry. Miałem taki testowy zapis, gdzie była mapa domyślna. Wiecie, w cholerę maszyn, jakieś tam uprawy i tak dalej. Mówię tu o farmingu 15 i tam miałem możliwość właśnie testowania tego i powiem wam, że ten trigger na extended oczywiście działał tak samo, a te dodatkowe uprawy działał tak samo, jakbyśmy, słuchajcie, odpalili trigger ten, który mamy tutaj. Czyli tak, ta modyfikacja, którą zastosowałem do tej mapy. I powiem wam, że działa całkiem fajnie. No ale niestety z mapą górale nie chce działać. No już trudno, mówię, bo... Po tym jak autor mapy dał mi do zrozumienia, że... już nie wspiera technicznie wersji do farminga 15 swojej mapy, no to uznałem, że oleję po prostu kwestię tego triggera, tak? No, no, co mi innego zostało? Dobrze wiecie, że nie jestem moderem. Moddingiem się nie zajmuję, jeśli chodzi o farminga. Więc olałem sprawę, no po prostu, mówiąc dość kolokwialnie, po prostu olałem sprawę. Czekajcie, tu zaraz zjedziemy, jak dojdziemy do końca. Zjedziemy, słuchajcie, na drogę tam, zaraz na... Czekajcie, ja sobie wezmę tylko komórkę, będę kontrolował czas. 21:24, czyli już mamy godzinę grania za sobą. Naszego spotkania mamy już godzinę. Będzie godzina za jakieś 7 minut. Więc moi drodzy, pomału będziemy kończyć nasze spotkanie. A ja sobie już poza odcinkiem przygotuję resztę. Resztę jakby nie było tej kiszonki. Ale tak jak mówię, dzisiaj jesteśmy też jakby, to jest odcinek testowy, tak? Testujemy. Możliwości tego komputera. No i sprawdzamy mapę, tak. Znaczy, powiem wam szczerze, że zastanawiam się nad przejściem właśnie tutaj na tą mapę.
Tylko pytanie, czy wziąć to, co mam jako startówkę, czy założyć nowy zapis. Mam nadzieję, że wreszcie wy, moi drodzy widzowie, wypowiecie się w tej kwestii i dacie mi do zrozumienia co do kwestii tego, czy powinienem... Czekajcie, bo... Cholera, no nie mam wyjścia, muszę do rzeki. Bo się tu ludzi nie mieszczę. Próbujemy tu jakoś tak wyjechać, żeby na drogę się wybić. O! Udało się. Dobra, wracając do tematu, bo trochę zamulam. Tak, możecie pomyśleć. Co jest waszą opinią, ja sobie ją ocenię. To tak jak mówię, no mam nadzieję, że tym razem odpowiecie mi na to, czy waszym zdaniem powinienem zająć się i oczywiście postawić nowy zapis i grać od zera, czy grać, nagrywać odcinki na zapisie od zera, czy moi drodzy wykorzystać ten zapis. Wpakowaliśmy się w drzewo, tak? Czekajcie. Co ja przywaliłem do jasnej cholery? No patrzcie, nie mogę w ogóle...
spróbujemy jeszcze jedną rzecz zrobić. Dobra. Patrzcie, nie mogę stąd w ogóle wyjechać. Coś tu się nie... Patrzmy, gdzie my w ogóle teraz jesteśmy. Aha, dlatego. Ale to powinien na tamten teren bez problemu wjechać. To jest taka mała górka. Ale może on po prostu jest za ciężki. Czekajcie, może ta przyczepa go tak męczy. Co jest? Czekajcie, czekajcie. Dobra, spróbujemy tu przez przejazd. Było nieplanowane niestety. Ale nie miałem wyjścia zbytniego. Dobra, jedziemy z powrotem. Spróbujemy tutaj skusić ten fragment przy samym polu. O, tutaj te fragmenty, zobaczymy. Parę groszy może nam się uda jeszcze wyciągnąć. No nie będzie to 80 ton, ale myślę, że coś tam jeszcze uczkniemy, żeby na kiszonkę było, tak? I my teraz będziemy już pomału kończyć nasze dzisiejsze spotkanie, tak jak mówiłem. Już mamy godzinę, moi drodzy. W teorii zaplanowane mam godzinę 30, moi drodzy. Natomiast nie chciałbym, aby się później okazało, że moi drodzy, odcinek był zbyt długi, tak? No, jeszcze parę groszy tu i ludzie, moi drodzy, nazbieramy, ale dużo już tego nie będzie. Chyba, że jak widzicie, trawa cały czas rośnie, więc teoretycznie wystarczyłoby przyspieszyć czas do rana i można by było jeszcze z tego pola coś tam, może nie dużo, ale coś tam byśmy mogli jeszcze uzbierać.
ale tu już, moi drodzy, nic więcej nie nazbieramy. Całe to pole już jest skoszone, także... Dobra. Tu, moi drodzy, jeszcze pojedziemy sobie pod naszą skanię. Dobra, ja sobie ukryję chudy, słuchajcie. Okej, czekajcie, Antwicha. Został tylko ten jeden psiuch tyłkiem. Chudy. Którego nie wiem, jak się usuwa. Najwidoczniej nie da się go tak usunąć. Zrobimy sobie screena, słuchajcie. Czekajcie, gdzieś to było w 12. A proszę, oto nasz cały zestaw z dzisiejszego odcinka. Dobra, to ja będę się z wami żegnał, słuchajcie, i mówię wam, moi drodzy, oczywiście do zobaczenia, ale zanim, to jeszcze tylko kilka słów. Oczywiście przypominam wam o, oczywiście, daniu łapki w górę, co bym wiedział, że oglądaliście odcinek. Im więcej łapek w górę, tym wiem, że więcej osób ogląda mój kanał. Natomiast jeśli chodzi o kwestię subskrypcji, to tak jak mówię, jest ona dla was tak samo jak dzwoneczek. Gdyż tak jak mówię, ja nie ciągnę żadnych korzyści z tego, ilu widzów mnie ogląda, ilu osób mnie subskrybuje, ilu osób daje łapki w górę i tak dalej. Natomiast tak jak mówię, sekcja, tak mówię, subskrypcja oraz dzwonek, to jest dla was opcja po to, żebyście wiedzieli, kogo oglądacie. A dzwonek jest po to, żebyście mieli powiadomienia o tym, że akurat jeżeli u mnie ustawicie dzwonek, że ja coś nowego na kanał rzuciłem. Natomiast co do sekcji komentarzy, to tak jak mówiłem, prosiłbym was, abyście się opowiedzieli, czy chcecie, abym na tej mapie zaczynał nowego save'a, czy ciągnął na tym, który jest. Czyli na save'ie, który mamy teraz, jeśli chodzi o mapę Dombiego Map. I tutaj, moi drodzy, to zostawiam wam. Zdecydujcie sami, czy chcecie, abym nowego save'a zakładał, czy grał, czy, moi drodzy, nagrywał odcinki na tym save'ie, który jest. Dobra, słuchajcie, ja będę, moi drodzy, kończył. Mówię wam do zobaczenia, słuchajcie. I, moi drodzy, za tydzień widzimy się w farmingu 15. I będziemy, moi drodzy, ogarniali prawdopodobnie pola przy gospodarce z krowami, przy gospodarce z owcami, gdyż jak, tak jak mówię, przy gospodarce z krowami tam ostatnio prace były robione. Przy gospodarce z owcami, moi drodzy, trzeba zebrać aktualnie, to co mówię teraz aktualnie, to trzeba zebrać słomę i te pola przekultywować. Jest też pole z ziemniakami do opryskania, ale to postaram się zrobić między odcinkami, tak aby, moi drodzy, nam ziemniaki dla świn, ci co śledzą mój kanał, wiedzą na bieżąco, że zacząłem też świnie na góralach ogarniać. I ostatnio zresztą zrobiłem wam pokaz, gdzie co jest. Tutaj odsyłam was do poprzedniego odcinka z Farming Simulator 2015. No a tutaj, tak jak mówię, jeśli chodzi o ten odcinek, tak jak mówię, w farmingu 17 widzimy się za 2 tygodnie. Mówił dla was Hizashi, trzymajcie się ciepło. No i jak to się mówi, do typowego następnego. Jeszcze tylko szybki rzut na
nasze pola. No, dobra, w takim razie fajnie mi było z wami. Mam nadzieję, że wam ze mną również dobrze. Trzymajcie się ciepło. No i do następnego. I pamiętajcie też o innych seriach, które, moi drodzy, są seriami nieregularnymi. One będą się pojawiać, moi drodzy, w zależności od tego, jak będzie potrzeba. Natomiast, tak jak mówię, stałe u mnie serie to Farming. Z całych serii tylko jedynie Farming. Co tydzień Farming, natomiast naprzemiennie raz Farming, 15 raz Farming, 17. Dobra, moi drodzy, żeby już nie przedłużać, bo i tak już przeciągnąłem, bo mamy, moi drodzy, według mojego zegarka w komórce, już tylko sobie go odpalę, bo mi wyświetla z 21:41, więc już jestem po czasie, więc trzymajcie się ciepło, no i do następnego. Dzisiaj oczywiście odcinek krótszy, ponieważ, jak wiecie, zazwyczaj nagrywam 1,5 godziny, a dzisiaj, moi drodzy, jest tylko godzinka, troszkę ponad godzinkę. No, to na następnego.